Noelo! Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z powrotem ze studia. Tak, w końcu udało mi się ogarnąć wszystkie tematy i mogę już sobie na spokojnie nagrywać w studiu. Dziś moi drodzy, dziś zrobimy coś, czego jeszcze nie robiliśmy. Będzie to nowy format, którego jeszcze nie próbowałem. A mianowicie dziś sprawdzimy sobie najgorsze TikToki. Najgorsze, najdziwniejsze, najśmieszniejsze i inne związane z muzyką. Z tego też tytułu chciałbym zaprosić na mojego TikToka, do którego link będzie w opisie oraz tutaj się wyświetla nazwa. Podchodzę do tego troszeczkę inaczej niż wszyscy. Dla mnie to jest takie miejsce, gdzie mogę sobie wrzucić jakieś randomowe filmiki, których normalnie bym nie wrzucał na Instagrama czy na YouTube'a. Myślę, że to jest spoko, w sensie mogę to tak traktować. Ale przypominam moi drodzy, że do końca tego miesiąca chcemy wbić 750 tysięcy subskrybentów, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zasubskrybujcie go koniecznie. Ponadto jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ja nie przedłużam i lecimy z TikTokami. Numer 1. Co ważne, nie widziałem wcześniej tych TikToków, więc moja reakcja będzie pierwszorzędna. Hej dziewczyno, z koronawirusem, gdy ciebie widzę, muszę. Pozytywnie, pozytywnie, w sensie śmiesznie, to jest chyba jakaś piosenka, to jest jakaś, hej dziewczyno, co to była za piosenka? Nie, to chyba nie to, dajcie znać jaka to była piosenka, bo ja nie kojarzę totalnie, ale fajne, fajne, śmieszne. O, dzień dobry, witam, witam. Jeżeli nie wiecie, pan, który właśnie wyświetla się na ekranie, jest bardzo uzdolnionym osobą, która moim zdaniem już niedługo może podbić rynek muzyczny. Bardzo serdecznie zapraszam do tego pana. Najpierw, może obejrzymy najpierw TikToka. Cześć! Jak zrobić piosenkę? O słodyczach, ale też trochę o babach, tak nie wiadomo do końca o co chodzi. Tak naprawdę wiadomo, że chodzi o... Ry, uchy... Melodia. Zrób takie... Daj efekty. Masz... Bas. Gdzie jest ciastko? Perkusja. Napisz głupko, tak, tak. Dokładnie. Zarapuj. Ze mnie ciecho z ciebie stary pierni. Efekty. Jem kremówki, ona wali. Nie masz człowieku nadwagę. To szlanek, to cukierki. Ze mnie ciecho z ciebie stary piernik. Jem kremówki, ona wali belki. To się wydaje takie proste, to się wydaje takie proste, jak się ogląda takie kompilacje właśnie, to sobie myśli człowiek: o Jezu, jakie robienie muzyki jest łatwe. Nie moi drodzy, to są lata praktyki. Podejrzewam, że Ketchup aka Tom Szklanek, nie wiem ile on tam siedział nad tą muzą, ale na pewno widać, że to są lata pracy. Ja się naprawdę mega jaram, kiedy ktoś potrafi wziąć muzykę i się nią bardzo fajnie bawić. I on to robi, i ja naprawdę propsuję takie tematy i to jest bardzo fajne. Mega łapa w górę, sprawdzajcie chłopaka, bo jest naprawdę kozakiem. Tak, rączki w górę i zaczynamy. Hej maleńka, jestem rolnik, popatrz tylko na mój ciągnik. Lubisz kiedy wchodzę w rolę i wyrzucam gnój na pole. Przepraszam, jakby dla mnie to za mocne, nie potrafię tego, za mocno to jest dla mnie. I Kuba teraz przyszedł zabić tego pająka i chwila prawdy, czy on jest dalej w tym samym miejscu. Jak on nie jest, to ja przysięgam, że ja się wyprowadzam. Stoi tam mała szmata. Jezu, jaki Kuba teraz przyszedł. Jak on nie jest, to ja przysięgam, że się wyprowadzę. Ale to będzie dobre, to będzie kozak, to będzie kozak totalny. Stoi tam mała szmata. Ale dobre, to jest power, to jest to, co ja kiedyś robiłem właśnie, jest jak ja uwielbiam. Aż normalnie nostalgię mnie złapał, aż bym sobie coś zrobił samemu, nie? Tutaj widzę, że to jest zupełnie inny program, niż którego ja używałem. Ja to zawsze robiłem we Felku i w Sony Vegasie. Jezu, ale bym sobie wrócił, coś sobie poremiksował. Kurde, robimy to, dawajcie. Ile łapek? 30 tysięcy łapek i robimy remix? Jakiś taki właśnie, może z Lexi nawet. Może nawet się uda Lexi ogarnąć, Lexi, żeby coś tak grała i żeby jakiś remix zrobić z nią. Lecimy z tym, wracamy, kurde, na calony z remixami. Przejmujemy hity, będą grane na mieście. Twa ekipa będzie pisać do mnie na fejsie. Ej, totalnie nie kumam, jakby, znaczy... Kumam, że to jest TikTok i że ludzie takie rzeczy robią, ale tutaj od razu nie mówię, że nie mam nic do Daniela totalnie. Chodzi o to, że ja po prostu nie lubię takich TikToków. W sensie dla mnie TikToki, w których ktoś tańczy pod muzę, pod podstawioną i rusza ustami, nie kumam tego. W sensie dla mnie to zupełnie nie mój świat, jakby tego ja nie wnikam w to. Także pozdro, ale to nie dla mnie. Co? Jeszcze raz, jak to?
jeżeli to nie jest ustawione, to sztos. W sensie, mimo wszystko, ja bym się, na jej miejscu cieszyłbym się, że to jest nagrane, bo mimo wszystko, jak już się zwalić i tak już spaść, to przynajmniej, żeby to było nagrane, żeby można było sobie zrobić jakiegoś TikToka, nie? Czego się nie robi dla kariery? To są takie momenty w życiu, które czasami nie zawsze się nam uda wyłapać, a posiadać nagranie z takiego momentu, sztos, ja bym chciał. Gdyby mi się przytrafiło coś tego typu, naprawdę, chciałbym, żeby to było nagrane. Coś od lapeczki. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. Ależ głęboki głos, ale taki zachrypnięty mocno. Strasznie niepokojące to jest, że ta pani posiada taki głos. Ja bym widział trochę innych repertuarach, innej piosence, inne wykonanie by mi tutaj pasowało, ale to już nie będę mówił może. Worst singer ever. I'm recording you. No, I'm gonna tell everyone on YouTube how bad of a singer you are. Peace out, everyone. Nie rozumiem, w sensie fajnie, że zaśpiewał, w sensie zajaweczka, nie? Jakby tutaj większa beczka z tego ziomeczka, który nagrywał, że taki głos. Peace out! W sensie był jakiś taki mem kiedyś. Jezu, nie mogę teraz sobie przypomnieć, ale był taki mem kiedyś, że koleś miał taki głos właśnie i tak robił takie. Ale dla pana śpiewającego apeczka w górę, bardzo fajne. Jak mój głos brzmi w mojej głowie? Jedno proste rozwiązanie. Nie posiadać kota i sprawa załatwiona. His face. When you're not strong and I'll be your friend, I'll help you carry on. No, it won't be long. Śmiecie się, w dzisiejszych czasach większość popularnych artystów, którzy nagrywają płyty i sprzedają je w tysiącach sztuk, właśnie w taki sposób brzmi. XXI wiek, witam. Tak to wygląda. Nie ma się co oszukiwać i nie ma co kłamać. Magia montażu zawsze pomaga. Tak, taka prawda. Nie, no troll, zakład na 100%, nie, no w sensie ludzie tak nie robią, w sensie to widać, że to specjalnie, nie ma co się w ogóle tutaj nawet jak to właśnie na to i mówić, o kurde, ale śmieszne, ha, ha, ha. No gość udaje po prostu. My name is Habiola. Habiola. And what brings you here today? I'm gonna be continuing on and on and on and on as a woman. Oh, I like that way of thinking. You mean you want to be on the show forever? Yes. So did Louis. Good luck. Zatrzymajmy się na chwilę w momencie, w którym jesteśmy. Co tu się właśnie stało? W sensie, kiedy mówiłem o trollu z poprzedniego... To już... Ja jestem confused i nie wiem, czy to jest troll, czy nie. Wbrew pozorom, z tego można by było naprawdę zrobić coś fajnego i można by było to jakoś fajnie zremiksować. Challenge dla was, wyzywam was w tym momencie. Jeżeli ktoś ma skilla i potrafi robić remiksy, weźcie ten fragment TikToka, który właśnie teraz leciał, pobierzcie, edytujcie to audio i zróbcie z tego jakiś zarąbisty bicior. Najlepsze fragmenty znajdą się w kolejnym odcinku na Instagramie i na jakichś tam innych platformach, gdzie będę mógł to wrzucić. Oznaczę was oczywiście i tam wrzucam jakieś informacje, że zrobiliście. Do dzieła! Jestem ciekaw, co wam się uda zrobić. Najlepiej podsyłajcie na DM-ie na Instagramie, to będę widział przynajmniej, nie? Tylko nie zapomnijcie napisać, że to na remix do właśnie do filmu, żeby wrzucić. Jestem wypaczony, totalnie wypaczony edycją audio, bo ja słyszę to i ja mówię, ale sztos, nie? W sensie, to nie jest tak, że dla mnie to brzmi beznadziejnie, bo ja słyszę, że tam można by było coś z tego wskórać i wiem, że dodając jakieś różne efekty, można by było to fajnie podrasować i to by zarąbiście brzmiało jak jakiś sample. Kolejny raz to powiem, nie? W sensie, tak jest, tak niestety jest świat. I
Ja przez tą edycję audio i edycję muzyczną w tym momencie już słyszę takie rzeczy i mówię, ale to by był sztos. No co się tak mam, no nie wiem, czy wy też tak macie. Dajcie znać, napiszcie w komentarzu, że tak samo macie. Dajcie znać również, czy wbiliście na mojego TikToka, który znajduje się w opisie. Ponadto zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. I nie zapomnijcie o subskrypcji, bo do końca tego miesiąca chcemy wbić 750 000 subów. Zobaczcie poprzedni film. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!